No cześć, witam. Ja jestem Staleksi i po dłuższej przerwie powracam do Lory Wideo i tak jak planowałam, tak jak mówiłam, będę zabierać się za Lory Wideo na temat Laili Roshi. Laila Roshi. Czyli jedna z antagonistek w Miraculum. Największy wróg Marinette, nie licząc Chloe. Dziewczyna, która Sceza Marinette nienawidzi. No i słusznie, ja też jej nienawidzę. Tutaj akurat się mogę z Lailą utożsamiać. I najlepsza antagonistka, najlepszy złoczyńca w Miraculumie. Tak. Uważam, że Laila jest najlepszym złoczyńcą w Miraculumie. Dlatego, ponieważ po pierwsze jest ona bardzo tajemnica i można się naprawdę zastanawiać nad tym, kim ona konkretnie jest w ogóle. A ja lubię tajemnice postacie. Nie bez powodu, aż tak lubię Kozi Glow z Maitepona albo Jokera z serii Batmana. Druga kwestia. Nienawidzi Marinette i ja jej nienawidzę tak samo. Trzecia kwestia. Cóż, przynajmniej z Laili nie robią ofiary, tak? Laila faktycznie postępuje źle, faktycznie dopuszcza się złych rzeczy. I nie przedstawiałem Laili w taki sposób, że o, ale ona jest ofiarą, współczujcie jej, no przecież... Robi tyle złych rzeczy, no ale też okażcie jej zrozumienie, no. Okażcie jej zrozumienie. Jak macie okazać zrozumienie Gabrielowi, który twierdzi, że no, moja żona nie żyje, ja tylko chcę ją ratować. Wszyscy dookoła mają zmarłych ludzi, wszyscy dookoła tracą ludzi, wszyscy dookoła muszą... pogodzić się ze stratą kogoś. To nie daje ci prawa do tego, żeby po pierwsze znędzać nad swoim własnym synem. Po drugie, żeby terroryzować Paryż, po trzecie, żeby akomanizować jego wszystkich przyjaciół, w sensie przyjaciół swojego syna. Po czwarte, żeby wszystkim dookoła manipulować i robić ciebie ofiarę. Laila przynajmniej tego nie robi. Laila przynajmniej nie twierdzi, że o, jestem taka biedna, okażcie mi zrozumienie, ne. A nawet gdyby tak robiła, to przynajmniej w jej przypadku byłoby to o wiele bardziej zrozumiałe, ponieważ Laila jest nastolatką, a nie dorosłą kobietą, jak Gabriel jest dorosłym mężczyzną i płacę za G. O, biedny! O, moja żona nie żyje! Chcę tylko ratować kosztem zabicia wszystkich dookoła! O. No, to chyba wyjaśniłam w tym momencie, dlaczego Laila jest lepszym złoczyńcą niż Gabriel. A teraz przejdźmy do dokładnego opisania jej postaci, do dokładnego omówienia jej historii. Więc... pierwszy raz Lailę poznajemy w finale pierwszego sezonu, w 26 odcinku, gdy niespodziewanie Laila przybywa do szkoły Marinette. I wszyscy się nią bardzo zachwycają, ponieważ Laila słynie z tego, że kłamie i jeszcze raz kłamie. Zupełnie jak Marinette, bez przerwy też kłamie. No ale Laila z kolei kłamie, że a to, że jest jakaś sławna, a to, że ktoś napisał o niej piosenkę, a to, że jest... uratowała kota Zageda, mimo tego, że Zaged nie ma kota i tego typu rzeczy. Marinette wielce jej na starcie nienawidzi z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, bo Laila ma bliską znajomość z Adrianem, w tym sensie bliską znajomość z Adrianem, zdaniem Marinette, że ona po prostu z Adrianem rozmawia. Marinette widzi Lailę rozmawiającą z Adrianem, i na tej podstawie stwierdza, że Laila jest zła, Laila mi odbierze mojego ukochanego, muszę coś z tym zrobić, bo jak nie, to ja oszaleję, stracę miłość mojego życia, a to dziecko mi wszystko odbierze, muszę ją zniszczyć. Marinette wpada w sał, właśnie taki sał, jaki opisałam, i stwierdza, że Laila zostaje jej obecnie największym wrogiem. Natomiast Laila stara się jakoś umówić z Adrianem, jakoś tam porozmawiać z Adrianem i umawia się z nim, że tam spotkają się w parku. Bo jest to tam Laila twierdzi, że jest ona podobnią lisicy i że chce na ten temat z Adrianem porozmawiać. Marinette od razu wysuwa takie wnioski, że jest to jedno wielkie kłamstwo i że Laila to sobie zmyśliła. No jakby nie patrzę, że Marinette ma rację w tej kwestii, ponieważ to sobie zmyśliła. Ale jak Marinette zamierza, że tak powiem, porozmawiać z Lailą, jak zamierza rozstrzygnąć ten spór między nimi? Co Marinette porozmawia może z Lailą jak normalna dziewczyna i zapyta się, dlaczego to robi, dlaczego kłamie? No chyba musi mieć jakiś motyw, tak? No w końcu jest tylko i wyłącznie nastolatką, więc za jej kłamstwami to się kryje. Nie od razu koniecznie najgorsze zło, tylko po prostu może chęć bycia w centrum uwagi, coś ten deseń.
Nie, Marinette zaraz porozmawia normalnie z Lailą. Stwierdza, że najlepszym pomysłem będzie dosłowne stalkowanie ich w parku, obserwowanie ich, w sensie jak Adra się spotyka z Lailą. A następnie stwierdza, że użyje swoich mocy Biedronki do swoich własnych celów, no bo tam jest Laila, twierdzi, że Biedronka to jest jej przyjaciółka i że kiedyś tam Biedronka ją uratowała, uratowała jej życie. I Biedronka, czyli Marinette, niespodziewanie atakuje Lailę. Wygarnia je, jak to bardzo jej nienawidzi i dosłownie się nad Lailą znęca. Tak, mogę spokojnie powiedzieć, że w tej scenie ona się dosłownie nad Lailą znęca. Laila oczywiście odchodzi zapłakana i Adrian zastanawia się, co wstąpiło w tą Biedronkę. Okej, okay. Dobra. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co robi Laila, jest złe, tak? Że ona kłamie i że nie jest teraz Adrianem. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale na chwilę obecną to jest jedyna zła rzecz, którą zrobiła Laila. Laila jakkolwiek nie zadzierała z Marinette w tym odcinku, do tej pory przynajmniej. Laila jakkolwiek nie była wobec Marinette wredna. Laila jakkolwiek nie zaszkodziła Marinette. Jedynie posła do parku z Adrianem. No i co? Mamy być po stronie Marinette, dlatego, bo Marinette nie może znieść tego, że moje kochany, miłość mojego życia, spotykać się z inną dziewczyną. No jak tak on może? On jest mój, on należy do mnie. Ja tego mam prawo twierdzić, z kim się ma spotykać. Naprawdę, twórcy oczekują tego, że będę wspierać główną bohaterkę, która ma obsesję na punkcie swojego chłopaka i która jest gotowa dosłownie znęcać się nad dziewczyną, no, co by robiła, to tak znęcała się nad Lailą, dlatego, bo nie mogła znieść tego, że ona jest Adrianem, że ona poszła do parku z Adrianem, ona tego nie mogła znieść. Poważnie. Ja rozumiem, że Laila zrobiła źle, tak, że nie była teraz Adrianem i że powinna ponieść jakieś konsekwencje, ale to nie jest sposób, to nie jest dobry pomysł, żeby w taki sposób do niej podejść. Zamiast się na nią wydzierać, znętać się nad nią, to może zapytaj ją, dlaczego to robi. Dlaczego kłamie? Jaka jest jej prawdziwa motywacja? Może w taki sposób spróbuj z nią porozmawiać, ale nie, to zamiast tego wolałeś na nią wydzierać, znedać się nad nią. Jeśli założymy taki scenariusz, że Laila od samego początku wie o tym, że Marinette to Biedronka, a kto wie, być może wie o tym. Biorąc pod uwagę to, że była w stanie dosyć szybko się domyśleć, kim jest Monarka, i też zarazem Władca Mroku i Wataciem, to coś czuję, że Laila też może wiedzieć, że Biedronka to Marinette. Bo co masz, zapłakana Laila staje się idealnym celem dla kolejnej Akumy. No i Gabriel zamienia ją w lisicę. W lisicę, którą zawsze chciała być. No i jako lisica planuje ona odwet na Biedronce. A więc na początku udaje bohaterkę. Wycerowuje ona iluzję meteorytu. I owy meteoryt oczywiście jest w stanie powstrzymać, korzystając również z iluzji. No i wśród Paryzan ona jest uznawana za bohaterkę. Lecz niespodziewanie właśnie. Biedronka i Czarny Kot ją znajdują, no i oni zaczynają razem współpracować. No ale Laila zamierza wprowadzić ich w pułapkę, chociażby twierdząc, że tutaj niedaleko jest Wataciem, tak naprawdę go tam nie ma. No ale w końcu dochodzi do konfrontacji między Lailą a Biedronką, no i Laila daje jasno do zrozumienia, że jeśli Biedronka się nie podda, jeśli nie spełni jej żądań, no to wtedy Laila ją zabije, bo no, wycerowała i ludzie poszczególnych rakiet i jeszcze jest gotowa zabić ludzi w poszczególnym budynku. Lecz Biedronka zdaje sobie sprawę z tego, że to tak naprawdę jest iluzja i nie daje się tutaj zwieść manipulacjom Laili. Następnie Biedronka ma taki pomysł i to jest Czarny Kot właściwie, nie to chyba Czarny Kot miał taki pomysł, w sumie nie pamiętam do końca. Bądź co bądźcie, chodzi po prostu o to, żeby zwabić Lailę, mianowicie wystawiając Adriana na psynętę, więc Adrian postanawia wyjść na psynętę, żeby zwabić to Lailę. Laila oczywiście spotyka się z nim, no ale niespodziewanie pojawia się Biedronka. No i Laila wycerowuje iluzję porwanego Adriana, tak naprawdę jest to tylko iluzja, wiadomo. Zrzuca Adriana z wiedzy Eiffla, ale co, biorąc pod uwagę to, że on to iluzja, tak, no to nie obchodziło jej to, znam go zrzucić, no to jest tylko iluzja, tak? A w ten sposób myślę też chyba planowała zmanipulować Biedronkę i Czarnego Kota. Bo co, bądź ostatecznie lisica zostaje pokonana, no i Biedronka jakoś tam próbuje się pogodzić z Lailą, ale Laila stwierdza, że no się nie pogodzi z nią. No i to właściwie jest tyle, jeśli chodzi o postać Laili w pierwszym sezonie i co mogę powiedzieć na jej temat.
powiem tak. Marinette spierdoliła to koncertowo, bo naprawdę myślę, że jej bycie złoczyńcą przede wszystkim pochodzi stąd, że Marinette ją tak źle potraktowała. Marinette, Biedronka zarazem. I również myślę, że jej uczucia względem Adriana w pierwszym sezonie mogły być prawdziwe. No ale wiadomo, trenda kłamała, dlatego ponieważ chciała mu zaimponować, bo biorąc pod uwagę to, że Adrian jest popularnym modelem, to ona zapewne myślała, że jemu się spodoba to, tak, że ona rzekomo jest liczicą. No wynika to też z tego, że ona się dowiedziała o tym, że Adrian jest zachwycony Biedronką, no i na tej podstawie stwierdziła, że no sama wymyśli to kłamstwo z byciem liczicą, więc myślę, że tak jakby Layla chciała być blisko Adriana i w sumie nie ma za bardzo podstaw, by twierdzić, że zrobiła to po to, żeby osiągnąć jakiś swój zły plan, no bo w sumie na tym etapie ona jeszcze nie wie o tym, że jej ojciec jest władcą ciem, więc wydaje mi się, że chyba naprawdę chciała się zbliżyć do Adriana, no ale pewna Biedroneska jej w tym zgodziła. I teraz właśnie pytanie, czy Layla się jakkolwiek by zmieniła, to znaczy, byłaby lepsza, gdyby nie to, co zrobiła Biedronka w pierwszym sezonie? No to jest dobre pytanie i w sumie możemy sobie na ten temat porozmawiać. Zobaczmy, muszę się napić. No to teraz drugi sezon. Jeśli chodzi o drugi sezon, to ona się właściwie po raz kolejny pojawia w finale drugiego sezonu. Jest to oczywiście, można by było zaliczyć na specjalny 26 odcinek z Mikołajdakiem, ale w sumie to jest odcinek specjalny, z tego się dowiedziałem, więc tak naprawdę finał drugiego sezonu to te finalne odcinki z Lailą. Laila, która twierdzi, że jest w krewia psik i pomaga takiemu znanemu księciu. Oczywiście wszyscy dają się nabrać na jej kłamstwa, poza Marinette. No i tutaj właśnie zaczyna się pewien problem z jej postacią, mianowicie Layla jest tajemnicą postacią i to jest spoko. Nigdy nie wiadomo, co ona będzie planować, to jest też spoko, ale Layla słynie z tego, że kłamie, że wymyśla poszczególne kłamstwa, żeby w ten sposób manipulować innymi, ale jej kłamstwa są strasznie wyryte z kontekstu, w tym sensie, że no nie żeby coś, ale można sobie naprawdę od razu zdać sprawę z tego, że ona kłamie, że ona nie jest sera. Ale oczywiście cała klasa Marinette, poza Marinette oczywiście, no bo Marinette rzekomo jest na Mondzejsa, to oni wiedzą jej kłamstwa. Co jest, jak dla mnie, trochę na siłę zrobione, na siłę wymuszone, że mają wiedzieć jej kłamstwa, no które w sumie nie są jakkolwiek wiarygodne, no bo ona teraz twierdzi, że jest w presja psik i że pomaga księciu. No to jest na tyle poporalna postać, ten książę, że no, mogliby wygooglować w Google co, bo na pewno ona tam jest. To ona na pewno ma z nim jakiś kontakt, no ale nie robią tego i zamiast tego wiedzą jej kłamstwo. Tak naprawdę okazuje się, że Layla jest dalej w swoim domu, ze swoją matką, którą widzimy w sumie tylko i wyłącznie jeden raz w tym jednym odcinku. I jej matka pyta się odnośnie szkoły, czy tam można iść, no Layla twierdzi, że nie, bo jest zagrożenie związane z akumami i dalej szkoła jest zamknięta. Więc szkoła okłamuje odnośnie tego, że jest w jakimś królestwie, w którym wcale nie jest, a z kolei matka okłamuje, że nie może iść do szkoły, dlatego, bo jest to zagrożenie związane z akumami. Mimo tego, że tam wtedy obecnie jest święto bohaterów i w sumie no, ludzie sobie wychodzą na zewnątrz. Bądź co bądź, jej matka próbuje dodzwonić do dyrektora, ale Layla ją powstrzymuje i w sumie no, zachowuje się podejrzanie, no, ale jej matka oczywiście nie ma jakichkolwiek podejrzeń. I to tylko właściwie świadczy o tym, jak złą osobą jest jej matka również, bo biorąc pod uwagę to, że jej matkę widzimy raz, tylko raz, w tej jednej scenie, właściwie ona nawet nie ma imienia, tylko po prostu nazywa się Pani Rosi, to obstawiam, że matka Layli może mieć totalnie ją w dupie, tak totalnie może mieć ją w dupie i w sumie na podstawie tego, jak się jej matka zachowuje względem niej, można by pomyśleć, że to jest prawdziwa motywacja Layli, że wszystko, co ona robi, to robi dlatego, bo naprawdę chce być w centrum uwagi i staleje coraz bardziej do tego stopnia, że jest ona nawet gotowa faktycznie krzywdzić innych, tylko po to, żeby być w centrum uwagi. I mimo tego, że oczywiście jest to złe i powinna ponosić konsekwencje swoich synów, właściwie to ponosi. Layla ponosi konsekwencje swoich synów. Jakieś ponosi faktycznie, w przeciwieństwie do Marinette.
to nadal to jest nastolatka. Nadal to jest nastolatka i dlatego mogę na nim patrzeć inaczej niż na Gabriela, z którego na siłę twórcy chcieli zrobić ofiarę. Bądź co bądź. Leila staje się idealnym celem dla kolejnej Akumy, bo jest zła na Biedronkę, no i staje się lisicą. Gabriel wykorzystuje ją po to, żeby zrobić taką iluzję, która ma na celu, że tak powiem, przekonać ludzi odnośnie tego, że Biedronka stała się zła i służy teraz właśnie władcy ciem. Ludzie w to wiedzą, no i zaczyna się panika wśród ludzi, no i właśnie dlatego była potrzebna Leila, która wykonała swoją robotę. No i następnie władca ciem oraz Natalii, która zostaje zamieniona w Asteturę. Jako Asestura jest ona w stanie dać byle jakie moce Gabrielowi i mam jedno pytanie. Skoro Gabriel jest w stanie ją zamienić w coś takiego i właściwie myślę, że on chyba byłby w stanie każdą osobę zamienić w taką asesturę, to dlaczego tego nie robi? Dlaczego tego nie robi w takim razie? Zawsze, co mu tego nie robi? Bądź co bądź, oni tam wyrzucają piekło, ponieważ wysyłają masę akum, które opętują poszczególną osobę. Ale oczywiście też uczestnicy w tym wszystkim, bo tam jeszcze pomaga między innymi zrobić iluzję skarłatnego władcy, który tak naprawdę kryje się gdzie indziej. No i tam wtedy wiadomo, Marinette i reszta bohaterów walczy, no ale to w sumie może bardziej jest kwestia do omówienia, gdy będę zabierać się za lore wideo na temat samego Gabriela. Bądź co bądź, to by było na tyle, jeśli chodzi o jej rolę w drugim sezonie, no i teraz zabieramy się za trzeci sezon, no i w tym trzecim sezonie ona wreszcie ma właśnie rolę. A więc pierwszy odcinek trzeciego sezonu, to już trzeciego sezonu mamy do czynienia z Lailą, która właściwie no wraca do szkoły. I tutaj zaczyna się problem. Mianowicie zaczyna się taki problem, że Leila po raz kolejny słynie ze swoich kłamstw. Ale ona słynie ze swoich kłamstw, które nie mają sensu. Naprawdę, jej kłamstwa nie mają sensu. A mianowicie Leila twierdzi, że musi siedzieć z przodu, oczywiście tak naprawdę ona chce siedzieć z Adriana, to jest jej motywacja. Ale musi siedzieć z przodu dlatego, bo ma problemy ze sukiem. Marinette w to nie wierzy i tutaj w ogóle też zaczyna się prawdziwa hipokryzja Marinette, ponieważ Marinette nienawidzi Laili dlatego, bo kłamie. I to jest właściwie powód, dlaczego Marinette nienawidzi Laili, bo kłamie i dlatego, bo chce się zbliżyć do Adriana. I okej. Zdaję sobie sprawę z tego, że kłamstwa są złe, ale Marinette sama kłamie. Marinette sama bez przerwy wszystkich okłamuje. Okłamuje swoich rodziców, okłamuje Adriana. Jest to, co Marinette robi w zakończeniu tego sezonu, tym bardziej świadczy o tym, jaką ona jest hipokrytką. Nienawidzi Laili za to, że kłamie, a sama co robi? No to jest kłamie, hipokrytka. Bądź sobą nie dochodzi do tego, że Marinette siada sobie z tyłu. No i staje się idealnym celem dla kolejnej Akumy. No ale niestety przez to, że to główna bohaterka, to nie zostaje ona opętana, bo tutaj najgorsza nauczycielka na świecie z Miraculum ratuje ją przed akumanizacją. Natomiast co do Laili, to ona zaczyna po raz kolejny zmyślać kolejne kłamstwo, że tam niby kogoś uratowała. Chyba właśnie wtedy chodziło o tego kotka Zageda. Marinette oczywiście ma z tym wielki problem i, że tak powiem, rzuca w Lailę widelcem, żeby złapała ten widelec, no bo jest to w przekazie Laila kłamie odnośnie swojej ręki, że tą rękę ma złamaną. Ostatecznie wiadomo, no Laila łapie ten widelec, no ale następnie zmyśla kłamstwo, że no dalej ta ręka boli, a złapała ten widelec dlatego, bo bała się, że Max straci wzrok, że Maxowi coś się stanie, no bo to jest w sumie, gdyby nie złapała tego widelca, to ten widelec mógłby trafić w oczy Maxa. I rozumiecie, nie? Marinette jest skłonna ryzykować życie, ryzykować zdrowie swoich przyjaciół, tylko po to, żeby udowodnić, że Laila kłamie. A co gdyby jednak Laila nie zapała tego widelca? Co wtedy? Co wtedy? No wtedy faktycznie. Być może z Maxem mógłby być to coś dziać złego, ale co Marinette to obchodzi, no chyba ją to wtedy nie obchodziło. Bądź co bądź próbuje za wszelką cenę udowodnić, że Laila kłamie. No ostatecznie idzie do toalety i tam właśnie konfrontuje się z nią Laila, która twierdzi, że domyśla się, jaki jest naprawdę powód Marinette odnośnie nienawidzenia jej, że Marinette jest zwyczajnie zazdrosna o to, że Laila jest blisko Adriana. No i następnie stwierdza, że w sumie to ma dwie opcje Marinette, albo jesteś ze mną, albo jesteś przeciwko mnie. Więc co wybierasz? No i Marinette stwierdza, że będzie przeciwko Laili i Laila wtedy dochodzi do wniosku, no to w takim razie jesteśmy wrogami i ci upokorzę życie. Więc Laila od tego momentu zamierza upokorzyć życie Marinette. Teraz tak. Czy ta wojna między nimi to jest albo na pewno tylko i wyłącznie wina Laili? A ty, która wam powiedziała,
za tą wojnę zaczęła Marinette. No bo w sumie to Marinette robiła chore wątek. No Marinette tutaj robiła aferę z tego powodu, że Layla miałaby usiąść razem z Adrianem. Dała Layli powód do tego, żeby ją sprowokować faktycznie. I pytam się, jak niby na tej podstawie mam być po stronie Marinette? Jak Marinette tak bardzo chciała ujawnić tutaj złe zachowanie Layli, to zamiast o tym mówić bezpośrednio, mogłaby trochę powęsyć. Mogłaby bliżej się przyjrzeć Layli, zanim od razu oceni na starcie i stwierdzi, że okej, to jest najgorsza osoba na świecie. Tym bardziej, że na chwilę obecną Layla jedynie kłamie. I to jest jej najgorsza rzecz, którą ona robi. Kłamie. Marinette też kłamie, więc Marinette wychodzi na hipokrytkę. No i Marinette oczywiście jest wielce przerażona tym, co Layla do niej powiedziała. I wtedy Marinette nagle stwierdza, że no Layla to jest prawdziwe zło, nawet gorsza od Chloe. I staje się ona idealnym celem dla kolejnej Akumera, oczywiście przez durną Tiki nie zostaje zakomanizowana. A z kolei Layla staje się idealnym celem dla kolejnej Akumy. No i to ona zostaje zakomanizowana i jest zamieniona w Kameleona. I w sumie ma dosyć dobrą umiejętność, bo całując kogoś jest w stanie przybrać bezpośrednio formę tej osoby. Więc całuje ona Adriana, przybiera ona jego formę i właściwie ma taki plan, żeby być wredna dla wszystkich jako Adrian. I okej. Teraz się nad jedną rzeczą zastanawiam. Do czego ona dążyła właściwie? W sensie, co ona chciała osiągnąć, psując reputację Adriana? Czasem nie lubi z Adriana, czasem nie chciałabyś być bliżej Adriana. Można to jedynie wytłumaczyć w taki sposób, że będąc Adrianem, ona chciała doprowadzić jakoś do tego, żeby Marinette przestała go lubić. No bo w sumie, gdyby Marinette zobaczyła Adriana w takim stanie, to stwierdziłaby, no dobra, może jednak on nie jest wart mnie. I być może tak myślała Layla właśnie, że w ten sposób po prostu doprowadzi do tego, że Marinette już nie będzie lubiła Adriana. No bo co bądź, ona zaczęła strasznie wariować pod postacią Adriana. No i tam Biedroka i Czarnek od nią walczą, no ale o co widzi, Czarnek zostaje pokonany, no bo wiadomo, no Biedroka nigdy nie może zostać pokonana. No chyba, że mowa o Feliksie, no Feliks jest taki prokozak, że on jako jedyny był w stanie pokonać Biedrokę. Bądź co bądź, dochodzi do walki, Czarnek od pokonany, więc Biedroka musi wszystko sama odwalić. No i Cameron, Layla może się wcierać w byle co, nawet jakieś przedmioty, no i ostatecznie zostaje pokonana. I Biedroka ją przeprasza i tak jakby jest chyba pokój między nimi, choć nie do końca, bo Layla jednak dalej będzie planowała coś złego, no i ostatecznie wypowiada ona wojnę Marinette. No i problem z tym odcinkiem polega na tym, że te kłamstwa Layli są strasznie wyryte z kontekstu, w sensie, no tak łatwo się można domyśleć, że ona kłamie. No ale dobra, teraz przechodzimy do kolejnego odcinka, 8 odcinek, który w sumie jest takim odcinkiem o Layli i te zarazem o Kagami, odcinek Obi-Sam. Layla, która rozmawia ze swoim matką i właściwie jej matka mówi, że no tak za bardzo nie ma czasu, żeby tutaj rozmawiać i że później z nią porozmawia. I właściwie myślę, że ta scena ma na celu dać nam do zrozumienia, że Layla praktycznie nie ma jakiegokolwiek kontaktu z jej matką. Jej matka jakkolwiek się nią nie interesuje, tam nie mają gdzieś i w sumie to może trochę wyjaśnić jej zachowanie, co? Layla więc dociera do szkoły i zamierza trochę bliżej zapoznać się z Adrianem. Tam oczywiście twierdzi, że mogliby sobie pomóc w odrabianiu lekcji. Że taki jest jej pomysł. No bo tam stwierdza, że no, w sumie Adrian to ma trochę słabsze oceny, no to mogłaby mu pomóc, bo jest taka i taka dobra w tych przedmiotach, o których mowa. I ostatecznie Layla razem z Adrianem jadą do willi Adriana. I co takiego robi Marinette? Co takiego w tym odcinku robi Marinette? Oczywiście jest obsesyjnie chora, nie może znieść tego, że Layla miałaby spędzić czas z Adrianem. I nie zrobię coś, ale to jest ten etap, to jest ten moment, gdy właściwie Layla jest nie robi krzywdy Adrianowi na chwilę obecną. Layla jest samo na chwilę obecną, nic złego nie zrobiła. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, że w tym pierwszym odcinku to jest taka scena, gdy tam Layla dalej kłamie, Marinette stwierdza, że no, kłamie, jak zwykle kłamie, a teraz się z nią zgadza, ale stwierdza, że nie ma co się z nią konfrontować odnośnie jej kłamstw, dlatego, bo po pierwsze i tak nam nie uwierzą, po drugie nie powinni oni zadawać jej cierpienia. Powiem tak. Ona powinna jakieś konsekwencje ponieść, ale biorąc pod uwagę to, że na chwilę ona kłamie, że na chwilę obecną ona kłamie głównie, to po prostu znajdźcie jakieś dowody świadczące o tym, że ona kłamie, to po pierwsze, a po drugie
Może z nią porozmawiajcie! Może spróbujcie jakoś pomóc. No i właśnie to ci Adra próbuje zrobić. Faktycznie próbuje jakoś pomóc Lili. Gdy Marinette z kolei jest obsesyjnie... Ochrona jej punkcie, nienawidzi jej. No bo co, bo Lala i Adra naraz się udają do tej willi. Tam Lila wymyśla kłamstwo, żeby tam Natalii mogła ją wpuścić. No i Lila zaczyna się rozglądać po willi Adriana. Zaczyna przesłuchiwać poszczególne rzeczy. No bo w sumie ciekawa jest dziewczyna, no chciałaby wiedzieć, jak tam wygląda willa Adriana. I właściwie będąc jeden raz w tej willi, odkrywało naprawdę na temat Gabriela, że jest on tak naprawdę władcą ciem. Lecz oczywiście nie mówi tego Adrianowi. Natomiast Lila z Adrianem robią sobie wspólne zdjęcie. No i następnie Lila wychodzi. Lecz to zdjęcie widzi Kagami. Kagami, która nie może tego wielce znieść, no bo sama jest zauroczona Adrianem. Sama chciałaby się do niego zbliżyć, no i Kagami staje się idealnym celem dla kolejnej Akumy. No i staje się ona Obi-San. No jako Obi-San jest ona w stanie namierzyć Lailę i, że tak powie, doprowadzić do tego, żeby nie miała ona nigdy spokoju od Kagami. Kagami zamierza zmusić Lailę do tego, żeby zostawiła w spokoju Adriana. I... Laila twierdzi, że nie może, bo strasznie nie zależy na Adrianie i chciałaby być z nim bliżej. I jeszcze Kagami przypiera to Lali taki róg, który sprawia, że jeśli ona kłamie, to wtedy ten róg jej rosnie. I biorąc pod uwagę to, że ona skłamała w momencie, gdy obiecała Kagami, że zostawi spokój Adriana, potem z kolei twierdziła, że no, zależy jej na Adrianie i w sumie to nie można tego zostawić, zastanawiam się nad tym, czy może jednak wtedy naprawdę jej jeszcze zależało na nim. Bądź co bądź... Zmyślała na poszczególne kłamstwa, żeby właściwie się ulotnić i żeby Obi-San już nie była dla niej zagrożeniem. No ostatecznie Biedroca i Czarnemu Kotowi udaje się pokonać Obi-San, no i to jest koniec. Niezwykła Biedroca osobiście wszystko naprawia. Natomiast Lila spotyka się z Gabrielem i Gabriel oferuje jej pracę dla niego. Oferuje jej pracę w formie ochroniarza dla Adriana. Rozumiecie, nie? Gabriel wynajął nastolatkę, żeby ona chroniła Adriana. I właściwie to... Przejdźmy do kolejnego odcinka. A więc w 9 odcinku Lila składa Gabrielowi raport odnośnie tego, kto się zadaje z Adrianem. Twierdzi, że Nino to nie jest dobry przyjaciel dla niego. Twierdzi, że dziewczyny się oganiają za Adrianem, a używa Marinette i Chloe. No i Gabriel wpada na pomysł, żeby zniszczyć przyjaźń między Adrianem i Chloe, no i zamierza do tego właśnie wykorzystać Lailę. Więc tak, prawda jest taka, że Gabriel w tym momencie planuje zniszczyć każdą przyjaźń Adriana, no i żeby to zrobić, to wykorzystuje właśnie Lailę. Korzysta on z pomocy Laili, wykorzystuje on ją, żeby właśnie zniszczyć poszczególne przyjaźnie Adriana. I to tylko najbardziej świadczy o tym, jakim toksycznym i złym ojcem jest Gabriel, ale jedna rzecz mnie zastanawia. Ile Laila ma lat? Co to jest w ogóle gdzieś napisane? Ile ona ma lat? Wiecie co? Aha. A nie, dobra. Teraz w sumie to jest dobry moment, żeby sprawdzić na wiki, czy jest jakaś informacja odnośnie tego, ile ona ma lat, bo w sumie ciekawa jestem. Zobaczmy. Ile ona ma lat? Co, tutaj to gdzieś jest napisane. Wiek 13-15. Okej, okay. Czyli Laila może mieć maksymalnie 15 lat, rozumiecie, tak? Laila może mieć maksymalnie 15 lat i Gabriel wykorzystuje 15-latkę, podkreślę, 15-latkę, żeby chroniła Adriana i wykorzystuje on również ją w swoim złym planie. No to niby to Laila jest taka dosyć kości zła, Gabriel to co, ofiara? Mamy mu współczuć jeszcze? No chyba tych twórców powaliło kompletnie. Bądź co bądź, Laila, że tak powiem, stwierdza, że jej celem będzie Chloe, zamiast ona trochę tak jak będą Chloe ocernić, bo Chloe jest zdesperowana z tego, że nie może się skontaktować z Biedronką, że Biedronka ją olewa. Laila podchodzi do Chloe i twierdzi, że zna takie zaklęcie, które to może przyzwać Biedronkę. Laila szepce to zaklęcie Chloe do ucha, co będzie wiadomo, jest to po raz kolejny jedna wielka ściema. No ale Chloe ostatecznie postanawia wypowiedzieć to zaklęcie. Wypowiada ona owe zaklęcie i... No ostatecznie Biedronka się pojawia ze względu na superzłoceńce, daje jej Miraculum z całą i się Chloe może wykazać. Niestety już ten ostatni raz.
I Chloe podstawowo zamierza zrobić aferę Lailee, no ale potem Laila stwierdza, no ale Karol, no w zasadzie zbiję droga psyzą na twoje wyzwanie, no i w sumie Chloe stwierdza, że no tak. I ostatecznie Chloe nie zamierza być zła na Lailę. No i w sumie na ten końcu ten odcinek. I dalej jest Laila, ewentualnie się na chwilę pojawia w odcinku 13, gdy Alia i Nino dosłownie doprowadzają do tego, żeby Marinette mogła spać w ramionach Adriana. Jest to naprawdę toksyczna i durna scena. Laila słusznie chce tą scenę przerwać i zabrać Marinette jak najdalej od Adriana i słusznie. No ale oczywiście klasa ją powstrzymuje i Laila stwierdza, że no dobra, to dam sobie spokój. Żeby tutaj moje kłamstwa nie wysunęły. No wielka szkoda, bo akurat to jest ten moment, gdy w sumie Laila chciała zrobić coś dobrego. Chciała oddalić tą toksyczną relację, chciała przerwać tą toksyczną radzie w stanie na chwilę, a nawet tego nie dali jej zrobić. I następnie Laila pojawia się w odcinku 24 trzeciego sezonu i no, matko i córko. Ten odcinek ma pewne problemy, dlatego bo no Gabriel tam jest wściekły na Lailę, dlatego bo ona nie była w stanie pozbyć się Marinette, no i ona zamierza pozbyć się Marinette w tym odcinku, mianowicie. Stwierdza ona, że na początku wrobi Marinette to, że ona ściągała, tak, że ona ściągała z poszczególnych lekcji, pamiętam, że chyba podaję, że odchodziło, tak, że ona ściągała z poszczególnych lekcji, że podrabiała odpowiedzi. Laila zamierza wrobić w to Marinette. Taki jest jej plan. I oczywiście nauczycielka jest do tego stopnia głupia, że zamiast jakkolwiek na początku no, sprowadzić dochodzenie takie jakieś, tak? Zamiast sprowadzić dochodzenie, wysłuchać obu stron, no to jakoś od razu stwierdza, że okej, Marinette tutaj w sumie zawiniła, no ale ostatecznie wysyła ona obie, Laila i Marinette, do dyrektora. I następnie Laila wymyśla najgorsze kłamstwo, jakie mogła wymyśleć. Mianowicie wymyśla ona, że Marinette zrzuciła ją ze schodów. Robi ona taki pokaz, że ona schodzi ona sobie po tych schodach, następnie kładzie się na ziemię i udaje, że zwichnęła sobie nogę i za Marinette ją zrzuciła ze schodów. I to jakby nie patrzeć jest poważna sprawa, ponieważ no ona tutaj dosłownie tak jakby oskarża Marinette o próbę morderstwa. No Marinette robiąc to mogła ją też zabić, tak? No wiadomo, z tego nie zrobiła, no ale tutaj Laila już oskarża ją o próbę zabójstwa, jakby nie patrzeć. Oczywiście wszyscy jej wiedzą, mimo tego, że nawet nie widać po Laili, że ma zranioną tą nogę, no jakoś może normalnie chodzić dalej, tak? No następnie jest Laila oskarża Marinette o to, że ukradła jej medalion, który rzekomo jest twojej babci. Więc Marinette ma na swojej godzie trzy wykroczenia, których się oczywiście nie dopuściła. No ale z jakiejś racji klasa, większość klasy Marinette i również nauczyciele oraz też trochę rodzice, choć oni to nie do końca są pewni, co aby na pewno tak jest, ale no oni stają po stronie Laili, mimo tego, że Laila wrabia Marinette w coś, tego nie zrobiła i faktycznie nie ma za bardzo dowodów świata o tym, że to była sprawka Marinette. Jest Alia, która twierdzi, że no wszystkie dowody świadczą przeciwko tobie. Nie. Niby jakie dowody świadczą przeciwko niej? Ewentualnie mogłaby mieć taką motywację, że nienawidzi ona Laili. Okej, to powiedzmy, być może jest jakiś dowód, tylko sprawdzaliście w ogóle, jak wygląda noga Laili? Bo na złamano to ona raczej nie wygląda. Bądź to bądź, ostatecznie dochodzi do tego, że Adrian zdaje sobie sprawę z tego, że Laila sobie wszystko zmyśliła i spotyka się on z nią i stwierdza, że no słuchaj Laila, będziemy się dalej ze sobą zadawać, ale pod warunkiem, że ty przerwiesz poszczególne kłamstwa, które powiedziałaś i przywrócisz Marinette do szkoły, żeby mogła tam dalej chodzić. No i Laila ostatecznie się na to zgadza i również też przy okazji Laila wymyśla takie kłamstwo kolejne, że ma jakąś spadłość chorobową, która sprawia, że potrafi żyć w fantazjach i potrafi zmyślać niemożliwe. I tutaj jestem naprawdę pogubiona, bo istnieje w ogóle taka choroba, która sprawia, że żyjecie do tego stopnia w fantazjach, że bez przerwy kłamiecie? Bo jeśli tak jest, no to Laila może na ciebie wtedy bardziej zrozumieć w sumie.
Nie no, na pewno tak nie jest, no ale wiecie tam. Mówię, co by było gdyby. I ostatecznie dochodzi. To, znaczy to zapomniałem wspomnieć o tym pierwszym odcinku, bo to było w pierwszym odcinku, a zapomniałem o tym wspomnieć, tak? Że ostatecznie to dochodzi znowu do przemiany miejsc. I ostatecznie dochodzi do tego, że Lala siedzi z tyłu klasy, no bo też wtedy stwierdza, że no nie ma już problemu ze słuchem, bo dochodzi do tego, że Lala miałaby siedzieć w jednej ławce z Marinerem. No Lala się to ludzie nie podoba i ostatecznie siedzi ona z tyłu. Bądź co bądź. No wspomniało to wspomnieć wcześniej, ale jeśli chodzi o ten 24 odcinek, to jest... No kończy się na tym, że oczywiście Laila doprowadza do tego, że Marinet dalej może chodzić do tej szkoły, ale również Laila staje się... modelką, wspólną modelką z Adrianem. Staje się ona ikoną w... poszczególnych akcjach Gabriela, w tym zasadzie, że no... zostaje ona tak jakby modelką dla Adriana. I oczywiście rodzice Marinette są to wielce zachwyceni, mając totalnie w dupie to, że Laila dopiero co wrabiała ich córkę wrabiała w coś, czego Marinette no właśnie nie zrobiła. I zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy w Miracolu w ogóle istnieją jacykolwiek dobrzy rodzice? Bo mi się wydaje, że chyba nie. No i teraz przechodzimy do czwartego sezonu i tutaj niestety Lara praktycznie nie ma jakiejkolwiek roli. Widzimy ją jedynie w 20 odcinku, gdy... Uwaga, uwaga. Chodzi ona na lekcję malarstwa u matki Marinette. I naprawdę matka Marinette pozwala jej chodzić na te lekcje, mimo tego, że halo, nie zabę coś, ale Laila twoją córkę chciała wrobić w próbę zabójstwa. Również przez Lailę to twoja córka prawie straciła pozycję w szkole. No cóż, jej teraz nie obchodzi. Ale z niej kochana mamusia, nawet się jestem wstura z Lailą. Lecz ostatecznie, no co? Laila tutaj nie ma jakiejkolwiek roli w tym odcinku, jedynie się na chwilę pojawia. To w sumie było dla mnie zaskoczeniem, bo myślałem, że wiecie, no pojawiła się, ja pierwszy raz tam odcinek oglądałem, to myślałem, że skoro się pojawiła, to odegrała ona jakąś rolę, a to o dziwo nie. Niczego złego wtedy nie zrobiła. No ale tak jakby jej postać zaczyna trochę bardziej błyszczeć dopiero w tych finalnych odcinkach czwartego sezonu, gdy najpierw... No mamy ten odcinek o nazwie FCL Hall. Kompletnie zły odcinek, który po raz kolejny Chloe przedstawia najbardziej negatywnie jak się da. I okazuje się, że Laila nie może grać w piłkę nocną, bo zmyśliła sobie, że boli ją kostka chyba podajże. Chloe ostatecznie też nie gra w piłkę nocną, ostatecznie po tej akcji z Akumon nauczycielka jest na tyle miła, że pozwala jej no nie grać w piłkę nocną, gdy ona nie chce. No i zaczyna ona rozmawiać z Lailą i Laila proponuje jej sojusz, proponuje jej bycie jej przyjaciółką. No i Chloe się faktycznie na to zgadza, no bo wiadomo, trzeba oczywiście Chloe przedstawić najgorzej jak się da. No i następnie Laila odgrywa taką trochę rolę w pierwszej części czwartego sezonu. Ona odgrywa taką trochę rolę w pierwszej części finału czwartego sezonu. Odgrywa taką rolę, że korzystając z pomocy Chloe, próbuje ona powstrzymać Marinette przed tym, żeby była bliżej Adriana. Próbuje ona ją przed tym powstrzymać. No nie do końca jej się to udaje. No i Marinette i Adrian ostatecznie zbliżają się do siebie też. No, ryzykant grasuje po Paryżu i doprowadza do tego, że ludzie są w stanie bardziej ryzykować. No i to w przykładzie Adrian wyznaje, że no wcale nie chce tutaj chodzić na modeling z Lailą, wcale nie chce, żeby ona była jego modelką, żeby ona była tak jakby jego modelką, tak, żeby też była modelką Gabriela. Marinette z kolei próbuje jakoś go przekonać do tego, żeby zbudował się ojcu i żeby mu nie pozwalał na to wszystko. I ostatecznie dochodzi do tego, że no Adrian i Laila mają wyjechać do Londynu w celu zrobienia tam też jakiejś kariery, z tego pamiętam. I ostatecznie Laila wyjeżdża wraz z Felixem. No bo Felix wciela się w Adriana, oczywiście nikt nie wie, co to jest Felix, nawet ja się dałam nabrać. I Adrian z kolei zostaje w domu. Bądź co bądź. Laila tak jakby planowała coś złego zrobić wtedy.
No ale następnie mamy piąty sezon i w tym piątym sezonie właśnie to Natalii wreszcie zdaje sobie sprawę z tego, że Gabriel jest szaleńcem i że nie powinna mu pomagać. Że tak powiem, wypomina mu to, jakim jest szaleńcem. Sytuacja zauważa Laila, pyta się Natalii, co jest wszystko w porządku i Natalii mówi, że no tak, tylko pomóż mi proszę usiąść. No i Laila ostatecznie nic złego Natalii nie robi, mimo tego, że finalna jest scena z czwartego sezonu mogłaby na to wskazywać, więc no... Po raz kolejny twórcy robią nam jakiś hype, że Laila zrobi coś wielce okropnego, no a w sumie ostatecznie nic okropnego to ma nie robi. No ale poczekajmy jest za chwilę, ponieważ piąty sezon to jest sezon, w którym Laila wreszcie ma okazję błyszczeć. Właściwie to ona uratowała trochę ten sezon, bo gdyby nie Laila, to już od razu bym z automatu stwierdziła, że jest to kompletnie zły sezon, a tak, no to Laila trochę ten sezon uratowała, mianowicie. Mamy na początku z nią parę scen, gdy to ona, no jest tą modelką wspólnie z Adrianem, i również ostatecznie występuje ona też w programie Asystent. W programie, który ma na celu pomagać poszczególnym osobom w poszczególnych sytuacjach. Laila jest częścią tego programu, podobnie jak Adrian, lecz okazuje się, że są to tak naprawdę ich awatary, które są używane, żeby no, prawdziwa Laila i prawdziwy Adrian to nie mieli aż takiego stresu. No w sumie no, Gabriel sam na to wpadł. Oczywiście była to tylko i wyłącznie jedna wielka manipulacja z jego strony, żeby właśnie w taki sposób korzystać z wizerunku swojego syna. Bądź co bądź, no... Laila podstawowo jest nic wielce złego nie planuje, ale poczekajmy chwilę, bo Laila się co w tym sezonie rozkręci. Mamy piąty odcinek o nazwie Iluzja i no w tym odcinku mamy tą finalną scenę, gdy grupa przyjaciół Marinette zginą na cele, zakładają ruch oporu, no i również z nami jest Laila, która teoretycznie ktoś chce łączyć, o tym wiecie, tak naprawdę nie, tylko ona planuje po raz kolejny zmanipulować poszczególne osoby. Marinette widzi Lailę, nie chce w ogóle z nią nic do czynienia, no ale ostatecznie pod wpływem Ali, która o dziwo jest po stronie Laili, jakoś... jest Alia w stanie doprowadzić do tego, że Marinette się z Lailą teoretycznie godzi. Teoretycznie, no bo Marinette dalej ma z nią problem. Taki odcinek, w którym Laila zaczyna już na poważnie robić coś złego. Choć no, z drugiej strony, co by na pewno to jest takie złe. To jest odcinek 12, gdy Kagami nie odbiera w ogóle... Znaczy, gdy Marinette, przepraszam, Marinette nie odbiera w ogóle telefonu od Kagami, bo oczywiście jest zajęta swoimi własnymi durnymi sprawami. Następnie tam Marinette idzie na łódź, w której, to wiadomo, to z mieszka Juleka, Luka, tam też Adrian śpiewa dla niej piosenkę. Na początku tam ona nie chce iść, no ale ostatecznie idzie tam, a gdy Adrian śpiewa piosenkę, to co widzi ona w oczekach najdalej. Kagami też tam dociera na miejsce, jest rozpaczona z tego powodu, że Marinette ją ignoruje i nie chce z nią rozmawiać. I to właśnie wykorzystuje Laila. Znaczy Kagami kontaktuje się z Lailą i Laila proponuje przyjaźń, chce, żeby były przyjaciółkami i Kagami się na to zgadza, no i też Laila zaczyna manipulować Kagami, choć no co z drugiej strony to jest aby na pewno manipulacja. Laila twierdzi, mówi do Kagami, że Marinette ma ją w dupie, że Marinette ją olewa i że w sumie Marinette to wykorzystuje wszystkich dookoła tylko dla swoich własnych celów. Wiecie jaki jest problem w tym momencie? Na razie tej bajki chcę, żebyśmy byli przeciwko Laili, dlatego bo no jest ta zła, tak? Jest ona antagonistką. Ale prawda jest taka, że wszystko co Laila mówi na temat Marinette, to jest jak najbardziej prawda. Marinette wykorzystuje swoich przyjaciół zawsze między innymi po to, żeby być bliżej Adriana. Również manipuluje ona faktycznie, no bo kłamie, ukrywa ona swoją tożsamość. Również jest ona czasami kłamać w innych kwestiach. Jest to osoba, która żyje w przekonaniu, że najlepsze jest najlepsze kłamstwo niż najgorsza prawda, więc no... Nie zrobię coś, ale Laila ma rację odnośnie Marinette. No i mamy taką scenę, i w sumie to jest naprawdę fajna scena, gdy widzimy Lailę, która niszczy zdjęcie Marinette, myśląc, że złamała jej przyjaźń z Kagami. I jest to naprawdę taka... Nawet muszę powiedzieć, że fajna scena, gdy no, możemy zobaczyć Lailę patrzącą się na okno. I ta scena, powiedzmy, że nadaje takiego trochę mroku nawet. Bo już sobie przez to, co stało się z Kagami, przez to, co tam Marinette jej zrobiła. No tak, no Marinette jest winna po raz kolejny, jak najbardziej, no bo to Marinette ją ignorowała. Kagami staje się idealnym celem dla kolejnej Akumy i zostaje ona zamieniona chyba w najbardziej smutną Akumę w całej serii, bo
Zostaje ona zamieniona w taką gigantkę i w sumie praktycznie całe życie zostało z niej wyryte. Nie ma już w niej w ogóle życia i praktycznie ona ma skłonności nawet samobójcze. Ostatecznie Biedronce i Czarnemu Kotowi udaje się ją ratować. No i Marineta potem zbraca kakami i twierdzi, że no wszystko będzie dobrze, tak, ja jestem twoją przyjaciółką, możesz na mnie liczyć. No ale następnie przechodzimy do kolejnego odcinka z udziałem Laili. Jest to odcinek 16, gdy właśnie Kagami się dalej przyjaźni z Lailą, dalej tam jest jej przyjaciółką i Laila próbuje to wykorzystać dalej i próbuje doprowadzić do tego, żeby oddalić Kagami dalej od Marinette. Taki jest jej plan. Bądź co bądź, Gabriel twierdza, że idealnym pomysłem będzie zeswatanie Adriana z Kagami. To będzie po prostu idealny plan. Razem z Tsurugi, z matką Kagami, Tsurugi, czyli właśnie to Tomoe Tsurugi, razem z Tomoe Gabriel właśnie planuje co takiego zrobić, ponieważ no, chcą oni zmusić swoje dzieci do małżeństwa, które to ma oczywiście im przynieść pieniądze i władzę, więc no naprawdę, jak ktokolwiek może usprawiedliwiać Gabriela? Nie tylko chce uzywić swoją żonę, on również chce zmusić swoje dziecko do bycia z dziewczyną, z którą on nie chce być. Wiadomo, że Marinette jest zła, wiadomo, że Marinette jest okropną osobą i że Adrian powinien się trzymać od niej z daleka, ale zmuszanie go do związku z Kagami jest też złe. Ostatecznie Gabriel się denerwuje strasznie na Lailę, no bo w sumie ta Marinette się dalej kręci wokół Adriana, Laila tak jakby chyba za bardzo nic z tym nie robi. No i Laila zamierza coś zrobić, mianowicie zamierza faktycznie rozbić przyjaźń między Kagami a Marinette. No i rozmowa z Kagami i jest to naprawdę jedna z lepszych scen Laili, gdy rozmawia ona z Kagami i gdy tłumaczy jej to, jaką manipulatką jest Marinette, że między innymi wykorzystuje ona ludzi wtedy, gdy są jej potrzebni, że kontaktuje się ona z kimś tylko wtedy, gdy potrzebuje pomocy tej osoby i naprawdę na podstawie tej sceny mogę wreszcie stwierdzić, że Laila faktycznie kłamie dobrze. Że ona wreszcie dobrze potrafi manipulować. Choć no, w sumie właśnie. Na razie tej bajki chcę w sumie, żebyśmy myśleli, że to są jej kolejne kłamstwa. Ale co aby na pewno to są jej kolejne kłamstwa. No i właśnie tutaj przechodzimy teraz do kolejnego problemu Miracolum, mianowicie Marinette jest do tego stopnia z Miną, do tego stopnia jest postacią źle wykreowaną, że to co mówi Lara na jej temat to jest faktycznie prawda. No ale oczywiście na racie bajki, w tej bajce oczywiście chcę, żebyśmy myśleli, że to Lara jest zła, a Marinette oczywiście jest ta dobra. No ale właśnie Laila kontaktuje się z Gabrielem i w zasadzie Lara już na tym etapie wie o tym, że Gabriel jest monarchą. Więc Gabriel, wiadomo, akumanizuje Kagami, zamienia ją w Riposte Prime i doprowadza do tego, że Kagami chce się Marinette pozbyć. A zaraz nie tak wiadomo, Biedroga i Czarny Kot udaje się im pokonać Riposte Prime i również... No i jest wtedy ta rozmowa, gdy Kagami czuje, że nie jest perfekcyjna, gdy czuje się załamana. No Marinette i Adrian tam jakoś próbują ją pocieszyć, ale... Ale problem polega na tym, że to co mówi Laila na temat Marinette to jest prawda i akurat w tej kwestii Laila nie koma. Bądź co bądź, Kagami się spotyka z Lailą i mówi, że okej, no dalej będziemy pisać w kamie, ale pod warunkiem, że ty już przestaniesz mieszać mi w umyśle, jeśli chodzi o Marinette. No Laila się na to zgadza. A następnie mamy odcinek o nazwie Emocje, w którym Laila ma swoją rolę i wtedy właśnie Laila chce udać się na bal organizowany przez Gabriela, ale Gabriel nawet nie raczył jej wysłać zaproszenia. Laila potem jest z tego wielce powodu wściekła. No ale to właściwie chyba w kolejnym odcinku ma miejsce, tak? Że ona jest wielce wściekła na niego z tego powodu, że on jej nie zaprosił na ten bal. No później wiadomo była taka afera, że w sumie Felix zastąpił Adriana, również Felix no doprowadził do prawdziwej masakry, bo wszystkich uwięził w Czerwonym Księżycu, również było ono w stanie nawet Biedrogę pokonać Smilepsa. No ale ostatecznie udaje się jakoś przekonać Felixa do tego, żeby nie robił tego, co zamierza zrobić. Laila jest zła na Gabriela z tego powodu, że ten jej nie zaprosił na bal. No a Gabriel wtedy stwierdza, że słuchaj, zawiadało się mnie, nie liczysz się już dla mnie. No i potem jest jakby tego wszystkiego, bo mało to w kolejnym odcinku. Zastępuje on Lailę awatarem Kagami.
20 odcinek to jest w sumie odcinek bardziej o Lailee, ponieważ właśnie zaczynamy odcinek z jej perspektywy, gdy ona rozmawia ze swoją matką, ale okazuje się, że ona ma jeszcze drugą matkę. Drugą matkę, która jest głucha i Lailee musi, wiadomo, no, starać się jakoś z nią porozmawiać w taki sposób, żeby ona ją zrozumiała. I teraz tak. Jak mam to rozumieć w tym momencie? Lailee ma dwie matki najwyraźniej, czyli co? Jest wychowywana przez dwie rodziny. Dwie rodziny, które no spokojnie mogę stwierdzić, że mają ją w dupie. Bądź co bądź, no Lailee udaje się na ten stanek autobusowy. Jedzie autobusem, ale nie ma biletu, no ale ze względu na to, że jest na chwilę obecną, jest ona w tym asystencie, no to kierowca autobusu pozwala jej jechać bez biletu. Udaje się ona następnie na lekcję malarstwa do matki Marinette. Się tam dziewczyny pstulają, no bo matka Marinette, jakby coś mówiła, ona ma w dupie to, że Lailee, tak powiem, doprowadziła do tego, że Marinette prawie została wywalona ze szkoły i tak lubi Lailee. Bo co bądź, no wtedy właśnie Lailee odkrywa, że Gabriel zamienia jej awatar na awatarka Gami. Jest bardzo wściekła z tego powodu. Udaje się ona osobiście do Gabriela. Gabriel z kolei ją wyrzuca. Na próg ją wyrzuca. I to jest chyba podaje właśnie ta scena, gdy Lailee daje do zrozumienia, że ona wie dobrze o tym, że Gabriel jest monarką. No i tam jeszcze Gabriel stwierdza, że no byłaś, będzie z tym, kim byłaś wcześniej, czyli nikim. To jest ironiczne, biorąc pod uwagę to, że Lailee, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest o wiele lepszym złotycą niż Gabriel. Przynajmniej wiecie, z Lailee oni nie robili ofiary na siłę. Bądź co bądź, następnie mamy kolejny dzień szkolny, gdy jest właśnie cała ta akcja z tymi uczniami, którzy to mają się zdecydować na to, gdzie to chcieliby pracować, tak? Jaki kierunek chcieliby sobie wybrać. I również jest to kwestia głosowania na nowe przewodniczące klasy, ponieważ Lailee stwierdza, że z tego powodu, że jej nie było w ogóle przez większość czasu, no to dochodzi do kolejnego głosowania odnośnie tego, która z nich miałaby zostać przewodniczącą klasy, czy Lailee i Chloe, ponieważ jest tutaj Lailee planuje Chloe wykorzystać w swoim planie, czy Marinette i Alia. No i powiem tak, gdybym ja była na miejscu tej klasy, to ja bym głosowała na Lailee i Chloe. Chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, co zrobiłem w kolejnym odcinku. Ale Marinette i Alia to też jest zły wybór do jasnej cholery. Bądź co bądź. Lailee zamiast wykorzystać sytuację na swoją korzyść, chce ona dostać przewodniczącą klasy, lecz Marinette tam wtedy stwierdza, że o, Lailee jest zła, Lailee jest najgorsza, ne. Jest to oczywiście, robi swoją wielką przemowę o tym, że Chloe jest zła i najgorsza i że nie można jej wybaczyć. Ale psychopacie, który po pierwsze znęcał się nad swoim synem, psychopacie, który terroryzował Paryż, psychopacie, który znęcał się również nad twoimi przyjaciółmi, zwłaszcza nad Juleką, psychopacie, który dosłownie zamknął swojego syna w białym pokoju i go torturował, jemu już byłaś skłonna wybaczyć. Byłaś skłonna spełnić jego prośbę, byłaś skłonna nawet dać mu wygrać. Jak to się potem dziwić Lailee, że ona nienawidzi Marinette? Bądź co bądź. Lailee ma swój kolejny plan. Stwierdza, że Marinette ją zagadała i że nie ma ona najmniejszych szans z Marinette. W ten sposób oczywiście chce ona wzbudzić współczucie u innych. Zamyka się w toalecie, no i staje się idealnym celem dla kolejnej Akumy. Gabriel postanawia ją zakomanizować, bo zdaje sobie sprawę z tego, że już teraz nie jest ona wściekła na niego bezpośrednio. No i faktycznie on ją akomanizuje i zamienia ją chyba w najlepszą Akumę w Miracolum. No przynajmniej jedną z najlepszych, a mianowicie zamienia ją w krętackę. I naprawdę muszę powiedzieć, że Lailee w formie krętacki wygląda świetnie. Nie dość, że ma pomalowana usta i naprawdę robi to wracenie. To jest w dodatku ma taki no piękny czerwony kostium. Czerwono-czarny kostium właściwie. I jest to właściwie taka, można by rzec, że bardziej atrakcyjna forma lisicy, którą była w pierwszym sezonie i w drugim sezonie też. Bądź co bądź, wygląda naprawdę fajnie. No i tam też twierdzą, że wiadomo, zniszczą na zecie Marinette, ale nie do końca w taki sposób, jak Marinette myśli, że ona mogłaby to zrobić. Mianowicie dostaje ona moc, która sprawia, że wszystkie jej kłamstwa są wiarygodne, nawet te najbardziej absurdalne. No i wymyśla ona poszczególne kłamstwa, żeby jakoś zmobilizować ludzi do tego, żeby być przeciwko tym osobom. Na przykład twierdza, że Marinette jest monarką. Między innymi również spróbuje się ona dobrać do zacy Gabriela. Manipuluje ona Natalii, twierdząc, że no Gabriel to jest jakimś tam kosmitą chyba podajże.
No i chcę, żeby Natalii dała jej wszystkie informacje, które ona ma na temat Gabriela. I najlepsze jest to, że Natalii faktycznie to robi. Natalii faktycznie daje Lailee wszystkie informacje na temat Gabriela. Następnie dochodzi do konfrontacji między Marinette a Lailą. I wtedy właściwie Laila stwierdza, że odpuszcza. Wyzyka się swoje akumy, no bo już właściwie dostała ten najważniejszy informacje, które chciała. Więc właściwie Laila da się zakomunizować, dlatego, bo ona przede wszystkim chciała się dobrać do informacji na temat Gabriela. Nie chodziło tym razem konkretnie o Marinette. Bądź co bądź, akuma zostaje oczywiście wypadzona, Laila wraca do siebie i ostatecznie Laila oraz Chloe wygrywają głosowanie. Marinette tam oczywiście dalej ma wątpliwości względem Laili, no ale wszyscy tam nabierałem trochę szacunku wobec niej, ponieważ była ona w stanie odepsać swoją akumę i również była ona w stanie odpuścić. Dalej są tam polowanie na Marinette. No i następnie mamy finalną scenę, gdy Laila w szafce znajduje poszczególne informacje na temat Gabriela. Myślę, że na tej podstawie można się chyba domyśleć, że Laila będzie dążyła do tego, żeby zostać psy z oczową władcą ciem. No i następnie mamy odcinek 21, odcinek, który daje nam nowy plot twist na temat Laili, a również odcinek, którego strasznie nie lubię, bo od tego odcinka spodać Chloe oficjalnie Nissona. Mianowicie chodzi o to, i właśnie teraz sobie zdałam sprawę z tego, że kompletnie zapomniałam opisać odcinek 17, bo tata z Laila miała swoją rolę, mianowicie chodziło o to, że w odcinku 17 Laila oraz Chloe chciały wrobić Marinette w to, że dopuściła się ona kradzieży względem Chloe i również innych osób. O to wtedy chodziło, w ten sposób właśnie chciały się pozbyć Marinette, wykorzystały do tego Sabrinę, która nie zrobi coś, ale sama się na to zgodziła. I właściwie zgodziła się dlatego, bo Laila i Chloe zagroziły jej, ze zabiorą jej gwizdek. Rozumiecie? Ona dla jakiegoś durnego gwizdka postanowiła im pomóc. I niby Sabrina jest ofiarą, o której mam współczuć, niby Sabrina jest reformowalna. No, chyba nie. Bądź co bądź. No taki właśnie był plan Laili i Chloe. Wybaczcie, że o tym nie wspomniałem, po prostu zapomniałem o to wspomnieć. No ale teraz przechodzimy do odcinka 21, w którym to Laila i Chloe zostają przewodniczącymi szkoły. No i chodzi po prostu o to, że Laila i Chloe mają już tutaj ostatecznie sprawdzić formularze, które to mają na celu zdecydować, gdzie poszczególni uczniowie się wybiorą, gdzie będą pracować. I to nie jest druga za wcześnie, biorąc pod uwagę to, że oni mają chyba raczej na pewno z maksymalnie 15 lat. Bądź co bądź, Laila i Chloe no nie są poszczególne formularze i tworzą nowe, które są kompletnie niezgodne z tym, co poszczególni uczniowie chcą robić. Między innymi Juleka ma powtarzać rok szkoły, mimo tego, że no, po pierwsze ma na tyle dobre oceny, że nie musi tego robić, a po drugie wcale nie chce tego robić. Ja co wiecie, z jakiejś racji nauczyciele się na to zgadzają, na to wszystko, co twierdzą Laila i Chloe, zostają na to. Dochodzi do rozdania formularzy i Juleka jest po prostu załamana, jest zdesperowana. I oczywiście Gabriel, który jest psychopatą i gnojem, wykorzystuje to, akamanizuje Julekę i doprowadza do tego, że zostaje zamieniona w reflektę. Lecz dosyć szybko reflekta zostaje pokonana. Laila zaczyna się palić grunt pod stopami, no i dochodzi do tego, że Sabrina zaczyna się buntować. W momencie, gdy Laila chce wrobić Marinette, to ona podrobiła te formularze, no to Sabrina zaczyna się buntować, twierdzi, że to wcale nie jest wina Marinette. Laila i Chloe zabierają ją na prywatną rozmowę, lecz ostatecznie Marinette przechwyciła Lailę, ponieważ widziała, co Laila robiła Sabrinie. Również Sabrina stwierdza, że już nie będzie służyła Chloe. I mamy oczywiście uwierzyć w to, że Sabrina jest wielce zreformowana, nie? Mimo tego, że wcześniej robiła wszystko, co Chloe chce i nie żeby coś, ale Chloe nie zmuszała do tego, żeby ona jej służyła. Sabrina zawsze mogła sobie dać spokój, ale no zamiast tego stwierdziła, że będę służyła Chloe, więc jak dla mnie reformacja Sabriny ma miejsce tylko dlatego, bo Sabrina jest durną kolonką i tyle w temacie. Bądź co bądź, Laila i Chloe zostają wydalone, wyrzucone ze szkoły. Znaczy nie, chwila. Nie, Laila zostaje wyrzucona ze szkoły, a z kolei Chloe tak jakby chyba nie zostaje, ale dostaje ona też jakieś konsekwencje. Bądź co bądź, no dyrektor jest standardowany przez burmistrza, że ma on pozwolić Chloe dalej chodzić do szkoły, no, do szkoły faktycznie ma jej nie karać, no bo jak nie, to będzie miał problemy. No i to też nie dochodzi do próby akumanizacji dyrektora, ale dzięki uczniom udaje się mu przepędzić akumę. A w sumie to jest głównie dzięki Julece. Naprawdę się Juleka mogła wykazać. Brawo.
No i następnie Chloe jest załamana, bo w sumie nie wie co dalej zrobi, no ale tam Lala się z nią kontaktuje i stwierdza, że za spokojnie, to jest ten koniec, coś wymyślimy. I wtedy właśnie jest ten plot twist związany z Lailą, że ona przybiera nową twarz. Właśnie tą twarz. Niestety mówiąc, wolę jej oryginalną twarz, ale bądź co bądź. Na tej podstawie można spokojnie stwierdzić, że Laila ma zdolność do tego, żeby przybierać poszczególne postacie. Ponieważ zwrócił uwagę na to, że one nie tylko inaczej wyglądają pod względem fryzury, ale również pod względem twarzy. W sensie tutaj Laila ma trochę taką bardziej jasną twarz. Więc to nie jest jak dla mnie tak, to nie jest tak, że ona... pokazała swoją prawdziwą twarz w tym momencie, tylko ona przybrała inną postać, to zwróć uwagę na to, że one mają inne ubrania na tych zdjęciach, więc to jest jej inna postać imieniem Ceres, a jeszcze mamy inne postacie Laili, między innymi mamy Iris, do której za chwilę przejdę, bądź co bądź, teraz zaczynamy odcinek 22. I to jest odcinek, w którym, no tam Chloe sprawia oczywiście problemy, no bo oczywiście Chloe trzeba przedstawić najgorzej jak się da. Nową dyrektorką zostaje Mendelejew, która oczywiście też jest służącą burmistrza i wypełnia wszystkie jego rozkazy. No a z kolei wydalona zostaje nauczycielka Bustie i w sumie to dobrze, bo dlaczego miałabym jej współczuć? Ona nie potrafiła jakikolwiek dobrze edukować młodzieży, więc jakiej racji miałabym jej współczuć z tego powodu, że zostaje wydalona? Biorąc pod uwagę to, że faktycznie źle się zabierała za edukację i nie potrafi być dobrą nauczycielką, bądź co bądź. Okazuje się tak nic znienacka, że Bustie, nauczycielka pani Bustie jest lesbijką i że jest ona w ciąży. Informacja kompletnie z dupy. Wątki, które wcześniej nie były jakkolwiek poruszane, ale oczywiście wiadomo, zdaniem Miraculum, no to nie jest problem, tak, że nagle ona niespodziewanie jest w ciąży i również ma dziewczynę. Bądź co bądź. Gabriel próbuje zakomunizować Bustię, no ale mu się to nie udaje, ona odmawia. A następnie Gabriel ma swój własny plan, żeby jakoś zmanipulować Bustię do tego, żeby ją zmanipulować. Udaje się on na spotkanie z Andre razem z Tomoem. No i tam mówią Andre, że ma on zastąpić policję, ma on zastąpić ludzi robotami. I wtedy mamy następnie jedną z najgorszych scen w Miraculum, gdy Gabriel spotyka się z Andre na dachu, bez tym razem asysty Tomoe. I Andre zaczyna się uzalać nad tym, że on jest taki biedny, wszystko co robiłem to niszczenie innym ludziom życia, jestem taki pokrzywdzony. Moja żona jest taka zła i najgorsza. Moja córka to zło wcielone, bo tam jest wiadomo, Chloe cię wtrąca. I Chloe cię właśnie wtrąca za asystą Laili, która mówi jej, co ma mówić, która mówi jej, co powinna robić, jak się powinna zachowywać. I właśnie wtedy Laila przybiera postać Iris, chyba to jest właśnie Iris, no ja się właśnie z komentarza dowiedziałem, że to jest chyba postać Iris. Tak? No bądź co bądź, ona przybiera postać takiej kelnerki. I już można od razu stwierdzić, że ona wygląda też zupełnie inaczej niż do tej pory. W sensie to nie jest serii, tylko faktycznie ona znowu przybrała inną formę. I z tego dobrze rozumiem, ta jej forma w tym momencie, forma no tej kelnerki, tak? Którą przybrała formę, żeby tam dostać się do tego hotelu, żeby mogła podsłuchać rozmowę Andre, Tomoe, Chloe oraz Gabriela. No to właśnie ona wtedy właśnie przybrała formę Iris, takie ma właśnie imię w tej formie. Bądź co, bo na tej podstawie jestem pewna, że ona ma jakieś zdolności, które sprawiają, że jest ona w stanie przybrać byle jaką formę. I teraz się w sumie można zastanawiać nad tym, kim ona naprawdę jest. Właśnie dlatego mówiłam, że jej postać jest tajemnica, ponieważ nie wiadomo do końca, kim ona jest i która jej forma w sumie jest ostatecznie prawdziwa. Jaka jest jej prawdziwa forma? Czy to jest jej prawdziwa postać? Czy to jest jej prawdziwa postać?
A może po prostu ona jest jak Double Trouble. I po prostu ona ci potrafi przemieniać w ogóle jaką postać. Nie tylko w te trzy, a właściwie to cztery poszczególne postacie, bo jeszcze mamy ją w finale, kiedy to też ma znowu inną fryzurę, zakłada okulary. I też wtedy ona inaczej wygląda. Bo czy to bądź, no jako Iris podsłuchuje ona Andrę, Chloe, Gabriela oraz Tomoę. No i następnie również udaje się jej udać na dach, gdzie też ich podsłuchuje, w sensie podsłuchuje Gabriela oraz Andrę. I też jakoś chyba będzie planowała wykorzystać tę informację. Przynajmniej... na to podskowo wygląda. No i chcemy ostatecznie chyba korzystać z tych informacji, ponieważ jest ona w stanie powiedzieć o wszystkim Chloe, no i Chloe to wykorzystuje. Bądź co bądź, no. Gabriela komunizuje bustię, żeby ona się wzięła na Andrę, żeby chciała go zlikwidować, dlatego bo nagrał Andrę w momencie, gdy on no, stwierdzał, że wprowadzi nowe maszyny, że zamieni swoje więzienie. Oczywiście on tego nie mówił na serio, tylko po prostu mówił, co by było, gdyby dalej robił to, co robił. No już na tej podstawie, na podstawie tej sceny można stwierdzić, że chciał zrezygnować ze swojego stanowiska. I oczywiście jest, on miał celność nazywać Chloe bezduszną. I właśnie to jest coś, co mnie wynerwia w tej scenie, że on sam w taki sposób Chloe wychował, on sam w taki sposób Chloe wychował i on ma celność mówić, co ona jest zła. Ona jest taka przez ciebie, hipokryto. Bądź co bądź, no, bustie atakuje Ratus. No i wtedy również sprawia się, oczywiście Zoe się musi pojawić, Zoe się oczywiście pojawia. Która stwierdza, że nie no, mój ojciec to nie jest takim złotowekiem. I ten odcinek sprawił, że tym bardziej nienawidzę Zoe. Ponieważ do niej nie dociera jakkolwiek to, że jej ojcem doprowadził do tego, że Chloe jest jaka jest. Bądź co bądź, dochodzi tylko do zadania z Andrę, tam Biedronka i Czarnek powstrzymują bustię przed atakowaniem go, faktycznie ona próbuje z nim jakoś porozmawiać. No i Andrę stwierdza, że rezygnuje z posady burmistrza i że sobie pójdzie sobie razem z Zoe. Ale nową panią burmistrz zostaje Chloe właśnie za sprawą Lailee, która o wszystkim ją poinformowała. Rozumiecie? 14-latka została burmistrzem. Miracolum jest do tego stopnia poryte. Lele zamiast jakoś wykorzystać Chloe. No i następnie mamy odcinek 23 i o, na pierwszy nieborealist. To jest chyba najgorszy odcinek z Miracolum. Odcinek, w którym Chloe oczywiście jest taka wielce zła i taka wielce najgorsza w postaci burmistrza, tam wiadomo jest, Laila radzi jej, co powinna powiedzieć. I naprawdę to jest o tyle złe, że oni naprawdę w tym odcinku próbowali przedstawić Chloe najgorzej, podkreślam najgorzej, jak się da. Laila cała idzie w cieniu i oczywiście mówi Chloe, co powinna robić. Chloe natomiast... zachowuje się, jasna, bardzo źle się zachowuje po to, żeby oczywiście twórcy mogli ją jak najgorzej przedstawić, ponieważ właśnie do tego twórcy dążą, żeby ją przedstawić w najgorszym świetle. Planuje się ona pozbyć Biedronki i Czarnego Kota, lecz oczywiście przestaje ona nauka z monarchą, który daje jej poszczególne mirakula. Oczywiście wiadomo, trzeba przedstawić Chloe jako hipokrytkę. Nie żeby coś, ale Wasa Marinette jest też hipokrytką twórcy. Następnie Chloe udaje się pokonać Biedronkę i Czarnego Kota, gdy ona składa swoje zdanie, gdy mówi ona o tym, co będzie dalej. Na poszczególnym, na jakimś tam spotkaniu mówi ona o tym, co będzie dalej. No to mówi ona, co dalej zrobi z Biedronką i Czarnym Kotem, no ale wiadomo, z Monarką współpracuje i więzi ona Biedronkę i Czarnego Kota, korzystając z mocy Miraculum Zulfia. I następnie... dzięki pomocy ruchu oporu, dzięki pomocy Nino i reszcie, no to Biedronka i Czarny Kot są w stanie się wydostać, bo zaczynają też w siebie wierzyć. Bo zaczęli przez chwilę tracić wiarę w siebie. I oczywiście Chloe zostaje pokonana. Chloe zostaje pokonana i jaką karę otrzymuje Chloe? Andrę dosłownie wyrywa ją, sarpie ją, zabiera ją na lotnisko i wysyła ją wraz z Andri do Nowego Jorku. On oczywiście nie ponosi jakichkolwiek konsekwencji, tylko jest ma celność odgrywać bohatera. Nie żeby coś, ale ty sam doprowadziłeś do tego, że Chloe taka jest. Sam ją w taki sposób wychowałeś, a masz celność zrobić ciebie ofiarę. Tym bardziej ciebie nienawidzę, bo jakoś w tych dwóch pierwszych sezonach nie miałeś problemu z byciem skorumpowanym knojem. No tylko najlepiej zwalić całą winę na Chloe, że ona jest zła, ona jest najgorsza. Lele traci Chloe w formie...
osoby, która mogłaby jej pomóc, ale właśnie i teraz tutaj jest problem pewien, mianowicie całe te odcinki, tylko tym bardziej świadczą o tym, że Chloe jest totalnie niepotrzebna. W sensie Chloe powinna mieć totalnie inną rolę i nie powinna być zła. Dlaczego? Dlatego, ponieważ Layla spokojnie mogłaby sobie radzić bez Chloe. Sama mogłaby zostać przewodniczącą klasy. Sama mogłaby podrobić poszczególne papiery, tak? Poszczególne głosowania, głosowania. Mogłaby sama podrobić te, no. I zapomniałem, jak to się chorestwo nazywa. Brawo ja. Mogłaby sama podrobić te papiery, tak? Na których ci uczniowie są, kim chcieliby być w przyszłości. Mogłaby to sama podrobić, tak? Zniszczyć, podrobić, mogłaby to spokojnie zrobić. Bez asysty Chloe. To pierwsza kwestia. Druga kwestia. W ogóle nie musiała przeprowadzać tego swojego planu z korzystaniem z pomocy Chloe, ponieważ nic jej to nie dało faktycznie. No nic jej to nie dało, ponieważ po pierwsze ona wie o tym, że Gabriel jest monarchą, ona wie, gdzie on mieszka, a jej planem jest przejęcie jego Miraculum. To jest jej plan, ale no właśnie po co ona podsumowała Chloe? Chloe po raz kolejny jest przedstawiona na siłę jako ta zła i to jest niepotrzebnie, no bo Lara spokojnie by sobie poradziła bez niej. No i teraz przechodzimy do finalnego odcinka z piątego sezonu. Layla jest sobie w swojej kryjówce i ma poszczególne plany odnośnie tego, co dalej będzie robiła. I Layla przybiera kolejną formę, przybiera formę takiego można by zadać zaspiega. Udaje się ona, z jakąś teczką się ona udaje, do Willi Agresta, do Willi Gabriela Agresta. No i tam w tym samym czasie już Marinette odkryła, kim jest Gabriel, Gabriel odkrył, kim jest Marinette, no i dochodzi do walki między nimi. Layla z kolei udaje się do posiadłości i zauważa wielką dziurę w tej posiadłości, gdzie już z kolei Marinette walczy z Gabrielem. Gabriel oczywiście stwierdza, że nic go nie powstrzyma, że zrobi on absolutnie wszystko, żeby przywrócić swoją żonę do życia, a również kosztem cierpienia innych. No i dochodzi do tego, że Gabriel gubi Miraculum Motyla, również Marinette nie jest w stanie to Miraculum Motyla zdobyć. Nie jest ona w stanie zdobyć tego Miraculum, tylko to Miraculum gdzieś wpada do kanałów i dochodzi do najgorszej, ostatecznej konfrontacji między Marinette i Gabrielem. Konfrontacji, w której to Gabriel uzala się nad tym, że jest taki biedny, taki pokrzywdzony, jest, o, chciałem uratować tylko swoją żonę, jest o tym, gdzie zaczyna płakać, żeby jest wywołać współczucie u Marinette. I naprawdę nienawidzę tej sceny, ponieważ oni naprawdę myśleli, że po tym wszystkim, co Gabriel zrobił, my będziemy współczuć. Tym bardziej to jest nie fair wobec Chloe, biorąc pod uwagę to, że jakim niby prawem Chloe jest gorszą osobą od Gabriela? Gabriel jest terrorystą, psychopatą, znęcał się nad swoim własnym synem. A Chloe nie dopuszczała się aż tak złych rzeczy jak Gabriel. Chloe można by było zreformować, bo zacznijmy od w ogóle tego, co ona jest 14-latką, tak? Ona jest 14-latką, więc jej reformacja byłaby zrozumiała, no ale nie reformacja Gabriela, który jest psycholem. To bądź co bądź, Gabriel tam twierdzi, że no szukaj Marinette, no powiedz tam ogólnie Adrianowi, żebym nie zapamiętał jako dobrego ojca. Oczywiście Gabriel nakłania Marinette do tego, żeby kłamała odnośnie tego, kim naprawdę jest Gabriel, żeby nie wyjawiła nigdy Adrianowi tego, kim naprawdę on był. No i tam następnie dokonuje samobójstwa. Umiera, dołącza on do swojej żony, choć różnie to można interpretować, ponieważ jest pewna scena w epilogu, gdy widzimy Natalii i Amelie albo Emily. Tak, Natalii żyje i zdaję sobie sprawę z tego, że w trakcie oglądania finału piątego sezonu Miraculum kompletnie nie zwróciłam uwagi na wiele rzeczy, kompletnie wiele rzeczy nie zrozumiałam. Ale oglądając teraz poszczególne filmy na temat Miraculum, teraz właściwie to wczoraj, oglądając poszczególne filmy na temat Miraculum, na temat tego zakończenia między innymi, to już zaczęłam trochę powoli łączyć kropki w całość. Tak, Natalii żyje, czyli Gabriel tak jakby oddał swoje życie, żeby Natalii mogła żyć. To w żadnym stopniu nie świadczy o nim dobrze. Nagle się jakimś bohaterem stał. To po pierwsze. Po drugie, obok Natalii no siedzi inna kobieta, która wygląda jak
Emily albo jak Amelie i można spekulować, że albo to jest Emily albo Amelie. I naprawdę mam nadzieję, że to jest Amelie, bo gdyby się miało naprawdę okazać w trudnym sezonie, że Emily ostatecznie naprawdę będzie zła i naprawdę Gabriel osiągnął swój cel, nie tylko właśnie przywrócił Natalię do życia, ale również przywrócił swoją żonę do życia kosztem swojego własnego życia. Tylko co to by się potem nie zgadzało z tym, co Gabriel mówił, no bo tam Gabriel mówi, że nie może żyć bez Emily, ale tak jakby przywracając ją do życia i samemu umierając, no to dalej żyje bez niej, tyle że... No już w inny sposób, choć no właściwie to on nie żyje, no ale... No po prostu chodzi o to, że nie ma Emily z nim, jeśli ona faktycznie żyje. Jeśli ona faktycznie żyje, to w sumie będę tym bardziej wściekła, no bo co, Gabriel ostatecznie naprawdę osiągnął swój cel. Gabriel wygrał, nie? I to jest tak niesprawiedliwe, nie? Ten Gabriel wygrał ostatecznie. Choć wiadomo, to jest można różnie interpretować. Natomiast Layla, ona jakimś cudem jest w stanie znaleźć to Miraculum Motyla. No i mamy tą finalną scenę, gdy... Layla poznaje Nuru. No i również mamy ostateczne potwierdzenie tego, że tak, Layla będzie przyszłą władcą ciem w szóstym sezonie. No ja dobrze podejrzewałem, że albo Layla, albo Tomoe, czyli matka Kagami będzie główną antagonistką w szóstym sezonie, jednak będzie to Layla. A Tomoe, wydaje mi się, że zobaczcie, Tomoe też dalej będzie odgrywać rolę. Mimo tego, że nie poniosła konsekwencji za swoje czyny w sezonie, to wydaje mi się, że dalej Tomoe będzie zła w szóstym sezonie i że być może ona będzie współpracować z Lailą, tak mi się wydaje. No bądź co bądź, podsumowując, Layla jest naprawdę najlepszym złoczyńcą w Miraculu. Wiadomo, że oczywiście są z nią pewne problemy, ale jak na standardy Miraculu wypada ona naprawdę dobrze jako złoczyńca, ponieważ jest ona naprawdę postacią tajemnicą i można się naprawdę zastanawiać nad tym, kim ona naprawdę jest. Ja osobiście lubię takie postacie tajemnice i również lubię vibe Layli, bo Layla właśnie jest taką młodą, atrakcyjną dziewczyną, która... słynie ze swoich manipulacji, słynie z tego, że ona używa słów, używa swoich psychologicznych taktyk, żeby kimś manipulować. I to jest naprawdę dobre. To jest naprawdę dobre. Serio, to jest naprawdę dobre. Ja lubię was taki motyw, z taką manipulantką. I wiem oczywiście, za sporo mówię o tym, że Miraculum Season nienawidzi wobec dziewczyn, ale ja tak mówię ze względu na Chloe, tak? Wiem, że Layla oczywiście też no, dziewczyna jest, no bo zachowuje się ona trochę dziewczęco. Na swój sposób, ale... nie mam z tym problemu, że ona jest złoczyńcą, ponieważ faktycznie jej bycie złoczyńcą ma sens. A z kolei robienie z Chloe na siłę tej złej, tylko po to, żeby właśnie serce znienawidzić wobec dziewczyn, to jest coś, co mnie strasznie denerwuje, ale z kolei ma taki vibe złoczyńcy, który mi się podoba, więc... ostatecznie stwierdzam, że Layla jest najlepszym złoczyńcą w Miraculum. Mimo tego, że w trzecim sezonie można trochę dyskutować na temat jej występu, co aby na pewno no twórcy mieli tam poukładane w głowie, gdy tworzyli Lailę na trzeci sezon, biorąc pod uwagę to, że no i kłamstwa właśnie najbardziej w trzecim sezonie były tak strasznie wyjęte z kontekstu, ale uważam osobiście, że nawet dobrze Talara wysła. W sensie, no na pewno jest ona najlepszą złoczyńcą w Miraculum. Jest ona lepsza od Gabriela, zdecydowanie. Bo przynajmniej z Layli nie robią ofiary, tak? Nie robią z Layli ofiary, że mamy jej współczuć. Tylko faktycznie, jak już ona jest zła, to jest zła, a nie, że z Gabriela robią ofiarę, który dopuścił się tyle złego i co, mamy mu współczuć? No chyba nie. Bądź co bądź. Ja w tym momencie kończę. To będzie na tyle. Bywajcie, napijcie sami, co sądzicie na temat Layli. Roxy, mam nadzieję, że podzieliście swoją opinią na temat jej. Ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Na razie.